Nie udało się uratować jednego z sześciu górników poszkodowanych w wyniku wstrząsu w KWK Bobrek w Bytomiu, do którego doszło we wtorek po południu. Węglokoks Kraj, do którego należy bytomska kopalnia, dziś nie komentuje sprawy. Spółka wydała jedynie komunikat, z którego wynika, że okoliczności i przyczyny wypadku zbadają Okręgowy Urząd Górniczy, Państwowa Inspekcja Pracy, Zespół Powypadkowy i Prokuratura. Fatima Orlińska. Wielogodzinna akcja ratownicza zakończyła się w środę po godzinie 3 nad ranem. Prowadzona była w trudnych warunkach. Kiedy po godzinie 17 ratownicy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego jechali na akcję, wiedzieli, że pod ziemią znajduje się sześciu poszkodowanych górników. Mniej więcej po godzinie 18, około 18.30 dotarła do nas pierwsza informacja, już taka konkretna, ponieważ ta wstępna mówiła o tym, że w rejonie zagrożenia znajduje się sześciu górników. Natomiast tak jak już wspomniałem, po 18 dotarła do nas wiadomość, że jeden z tych górników wyszedł z tego rejonu zagrożenia o własnych siłach, natomiast czterech przytomnych w kontakcie jest transportowanych w trakcie transportu na powierzchnię. Życia szóstego górnika nie udało się uratować. 36-letni mężczyzna w wyniku wstrząsu wysokoenergetycznego został przesypany gruzowiskiem. Jeszcze na wstępnym etapie akcji ratowniczej informowano, że był z nim kontakt. Dwóch z pozostałych poszkodowanych górników trafiło do szpitala specjalistycznego w Bytomiu. Są w stanie ciężkim, ale stabilnym. Jeden z nich przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej, jest po dwóch zabiegach. Drugi górnik przebywa w oddziale chirurgii, ma wykonywane badania obrazowe i po nich okaże się, czy będzie konieczny zabieg. Według informacji przekazywanych przez prezesa Węglokoksu jeszcze we wtorek w chodniku przebywało 14 pracowników, z których 6 zostało bezpośrednio poszkodowanych. Odnotowany wstrząs miał siłę 2,37 stopnia w skali Richtera.